Witam serdecznie. Nazywam się Adam Nyk. Mam przyjemność być szefem poradni na Chorzej 57, właśnie tu, gdzie w chwili obecnej jesteśmy. Jestem czynnym terapeutą, pracuję w zawodzie już 28 lat. Tyle o mnie. Jeśli chodzi o tym miejscu, w którym jesteśmy, no to miejsce zaczęło powstawać w takim charakterze, jaki ma w chwili obecnej, na przełomie 98 i 99 roku, czyli już dość dawno, jesteśmy po 20-leciu działania poradni, z byłych pomieszczeń, w których mieścił się wcześniej zarząd Stowarzyszenia Mowa, między innymi gdzie stacjonował Marek Kotański. Poradnia się, że tak powiem, przez lata rozrastała i w chwili obecnej mamy salę terapii z jednej i z drugiej strony korytarza, jak pewnie Państwo będą mogli zobaczyć. Poradnia to takie miejsce, gdzie praktycznie może przyjść każdy prosto z ulicy. No i oczywiście pozwalają na to warunki lokalowe i jakby czas terapeutów. Nazywam się Janusz Tytman, jestem specjalistą terapii uzależnień od bardzo wielu lat. Pracuję w poradni około 16 lat, już nie liczę nawet. Nasza poradnia jest poradnią, która posiada kontrakt z NFZ-em, więc pacjenci, którzy przychodzą tutaj, są obsługiwani bezpłatnie. No niestety to też ściągnęło na nas dość długą kolejkę w tej chwili. Mamy około 180 osób w kolejce, więc jakoś staramy się z tym poradzić. Spektrum pomocy jest dość szerokie. Poza pracą indywidualną z pacjentami uzależnionymi pracujemy również w systemie pracy rodzinnej, czyli mamy terapeutę rodzinnego, który pracuje z rodzinami. Mamy też grupy terapeutyczne dla osób współuzależnionych, które odbywają się, jeśli dobrze pamiętam, w chwili obecnej na sali terapii 2 razy w tygodniu. Odbywają się też na dole, że powiem, w naszej piwnicy, meetingi, jest ich też kilka w chwili obecnej, które no, o tyle są zależne od nas, że odbywają się w pomieszczeniach, w których też między innymi funkcjonuje poradnia, natomiast no, są niezależne, jeśli chodzi o formułę. Ja osobiście zajmuję się terapią indywidualną, prowadzę pacjentów, pomagam im trochę, nie wiem, poradzić sobie z uzależnieniem, tak można powiedzieć. Czyli pomagam im nie brać, znaleźć sposób na to, żeby jakoś radzili sobie w życiu, żeby zdobywali umiejętności, które pozwolą im, nie wiem, zastąpić substancje może tak, czyli redukcja pewnych nieumiejętności pozwala później jakoś swobodniej żyć. Damian Szystopałko, jestem psychologiem i psychoterapeutą, zajmuję się terapią systemową i w naszej poradni pracuję z rodzinami i z parami. Ujęcie systemowe to jest takie ujęcie, które charakteryzuje się szerszym kontekstem rozumienia problematyki naszych pacjentów, z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego, społecznego, zawodowego. Nasza poradnia w sposób oczywisty zajmuje się uzależnieniami i w takim rozumieniu systemowym też ważne jest takie ujęcie, które wskazuje na to, że uzależnienie jest pewnego rodzaju objawem, którego przyczyny mogą być w relacjach rodzinnych. Jeśli chodzi o ilość pacjentów i rodzaj, no myślę, że najmłodsze osoby trafiające tutaj to jest na dzień dzisiejszy 2005-2006 rocznik, czyli osoby stosunkowo młode, czy nawet można powiedzieć, że wręcz dzieci, które niestety dość wcześnie sięgają po środki narkotyczne. Jeśli chodzi o górną granicę wieku, w zasadzie jej nie ma. Te dzieci jeszcze w ogóle nie myślą o uzależnieniu, bądź mają pierwszy kontakt dopiero z substancjami psychoaktywnymi. Radzimy sobie trochę z bezradnością tych ludzi, wspieramy ich. Jeśli chodzi o ilość pacjentów, którzy tutaj, że tak powiem, przebijają się przez naszą placówkę, no to z ostatnich wyliczeń, chociaż ta liczba oscyluje wokół około 5000 porad rocznie, czyli można powiedzieć, że no jest to miejsce bardzo wydolne i wydajne, jeśli chodzi o tą ilość. Zespół terapeutyczny myślę, że jest ciekawy i
taki, który ma już ze sobą spore doświadczenia w tym zakresie. Staramy się w miarę możliwości nie odmawiać nikomu pomocy. We'll be right back.